Bardzo dobrze ze startu Jason Lyons w kasku czerwonym, po zewnętrznej Mirosław Kowalik. Przy krawężniku atakował Wiesław Jaguś, a na ostatniej pozycji Mark Loram. Teraz próbuje wyprzedzić jadącego w kasku białym Mirosława Kowalika, ale nie było tam zbyt wiele miejsca. Teraz chyba udał się atak Marka Lorama. No i zawiedli obaj torunianie, bo teraz Wiesław Jaguś popełnia szkolny błąd, zbyt mocno tam kontrował motocykl, wywiozło go na zewnętrzną. Mark Loram nie zwykł nie wykorzystywać tego typu błędów.